Cześć! Dzisiaj przygotujemy pyszne roślinne risotto. Risotto jest tradycyjną włoską potrawą, jest znana od wielu lat. Nie wiemy tak naprawdę, kto pierwszy raz wymyślił risotto. Ja znalazłam informację, że pierwszy raz w książce kucharskiej znalazło się w 1809 roku. Risotto ma bardzo dużo różnych wersji, może być przygotowywane na różnych rodzajach bulionów, mogą być różne dodatki do niego dodawane. To wszystko też zależy oczywiście, w którym regionie Włoch na przykład jest przygotowywane. Także my dzisiaj zrobimy sobie risotto w wersji roślinnej. Oczywiście nie dodamy parmezanu, jak to bywa w tradycyjnej kuchni włoskiej, ale możemy zastąpić go na przykład płatkami drożdżowymi. Ja bardzo lubię grzyby, więc przygotuję to risotto z dodatkiem grzybów. Natomiast oczywiście możesz użyć tutaj każdego innego rodzaju dodatków. Na przykład możesz użyć cukinii, czy bakłażana, cebuli, czy czosnku. A nawet możesz połączyć te dodatki, czyli oprócz grzybów dodać również cebulę czy czosnek. Do risotto używa się specjalnego rodzaju ryżu. I najczęściej ryż, który jest polecany, to jest ryż arborio i carneroli. To są dwa rodzaje ryżów, które mają bardzo dużo skrobi w ziarnach. Więc skrobia podczas gotowania uwalnia się z ziaren, co nadaje takiej kremowej konsystencji risotto i kleistości. Także dlatego właśnie risotto jest gotowane przez dłuższy czas na wolnym ogniu i cały czas ten bulion gdzieś tam jest dodawany porcjami, żeby właśnie stopniowo ta skrobia była z niego, z ryżu uwalniana i żeby po prostu całe risotto miało kremową konsystencję. Bardzo ważne jest też, żeby nie przepłukiwać ryżu w wodzie przed przygotowaniem risotto, tylko wrzucamy ryż na patelnię. Chodzi ogólnie o to, że jak się płucze ryż przed przygotowaniem, no to ta skrobia częściowo się z niego już uwalnia. Wrzucamy ryż na patelnię, żeby podprażyć nasionka i wtedy dodaje się bulion. No ale zacznijmy od początku. Przede wszystkim ten przepis, który tutaj jest w filmiku, jest do modyfikacji własnych. Także ja bardzo chętnie również przeczytam, jak Wy modyfikujecie sobie ten przepis, tą potrawę, w komentarzach. Piszcie pod filmikiem. Natomiast cały ten przepis znajdziecie też w e-booku Roślinny Lunch, który jest dostępny na platformie wegecentrum.pl. Ja zaczynam przygotowanie risotto od grzybów. Moje ulubione grzybki chyba to są grzybki shimeji. Natomiast tutaj każdego rodzaju innego grzybków można tak naprawdę użyć, albo pominąć. Jeżeli nie lubisz grzybów albo nie chcesz używać grzybów, to wtedy możesz na przykład posiekać cebulkę albo czosnek i wrzucić na oliwę, na patelni te dodatki. I ja tutaj wrzucam na przykład grzyby. I duszę te grzyby przez chwilkę, smażę je przez chwilkę na oliwie, żeby się zarumieniły, zrobiły się takie lekko chrupiące. I wtedy dodaję tutaj ryż. Ryż trzeba podprażyć na patelni na tej niewielkiej ilości oliwy. Nasionka muszą tak jakby troszkę być otoczone tym tłuszczem. Ja wiem, że to trochę śmiesznie może zabrzmieć, że to ja akurat mówię, że nasionka muszą być trochę otoczone tym tłuszczem, ale dzięki temu one będą miały taki pyszny, aromatyczny smak i zapach. Także jak już te grzybki są podsmażone, to wrzucamy ryż na patelnię i troszkę go mieszamy i czekamy, aż on się trochę zarumieni. W tym czasie możemy przygotować też źródło białka. W moim przypadku, w przypadku tego przepisu, jest to edamame. Po prostu wstawiamy wodę na gaz. Wyjmujemy z zamrażarki edamame, nasionka. Jak woda się zagotowuje, wrzucamy tam nasionka, gotujemy przez kilka minut i przecedzamy, a następnie wyłuskamy nasionka. Oczywiście zamiast edamame można użyć tutaj innego rodzaju białka. Możesz użyć na przykład tofu naturalnego. Tofu naturalne możesz pokroić w kostkę i nawet wrzucić do gotującego się risotto. Nie musisz tego jakoś specjalnie na drugiej patelni też przygotowywać. Natomiast ja bardzo lubię dodatek edamame. Nie wiem, bardzo mi pasuje. Grzybki, ryż, edamame, uwielbiam takie dodatki. Chciałam tutaj tylko jeszcze, tak jak wcześniej już mówiłam, wspomnieć, że tutaj możesz użyć różnych rodzajów warzyw. Możesz sobie posiekać w kostkę cukinię, bakłażana, brokuła na przykład. Posiekać to wszystko i na przykład na drugiej patelni możesz też to podsmażyć, a potem dodać do risotto. Albo możesz to wszystko podsmażyć przez chwilę, zanim wrzucisz ryż na patelnię. Teraz jak ryż jest już podprażony i widzisz, że jest już taki złocisty, dolewamy pierwszą porcję bulionu. To jest bardzo ważne, że bulion musi być podgrzany, nie może być zimny. Taki bulion możesz oczywiście mieć zamrożony, ale musisz go rozmrozić w garnku i dolewamy pierwszą porcję takiego podgrzanego bulionu do patelni naszej z ryżem. Chodzi ogólnie o to, że dzięki temu skrobia będzie stopniowo uwalniana z ryżu i nie zrobi się nam zupa, tylko po prostu ten ryż będzie tak stopniowo, będzie zaczynał być kleisty.
Także wtedy, jak już dolewamy pierwszą porcję bulionu, to traktujemy to jako początek czasu, gdzie sobie liczymy, ile czasu będziemy mniej więcej ten ryż dusić na patelni. Zmniejszamy oczywiście gaz i dolewamy stopniowo co jakiś czas, jak widzimy, że ryż wchłonął bulion, dodajemy następną porcję i co jakiś czas dodajemy. No trochę jednak uwagi wymaga dodanie, bo trzeba sprawdzać, żeby się nie przypaliło, trzeba coś co chwilę dodawać, ale tak naprawdę ten ryż będzie się gotował około 20 minut. Przez około 20 minut i mamy potem spokój, odstawiamy i on jest już naprawdę sklejkowany, kremowy, jest super. Do risotto oczywiście można dodać jeszcze jakąś zieleninę, na przykład na talerzu można dodać rukolę, albo tak jak ja tutaj dodaję mrożony jarmuż, czyli podczas gotowania tego ryżu dodaję sobie ze dwie garści mrożonego jarmużu i to wszystko jest tutaj razem gotowane. No raczej bym nie dodawała mrożonej fasolki i tak dalej, mrożonej fasolki szparagowej, no bo ten ryż będzie jednak wtedy zimny podczas gotowania, więc trzeba by było ją rozmrozić wcześniej, ocieplić, natomiast jeżeli to jest garść jarmużu, ona tutaj dużej różnicy nie zrobi. No i gotujemy jeszcze przez chwilę i widzimy, że tak naprawdę nasze risotto jest już gotowe. Także jest to dość prosty przepis, łatwy do modyfikacji. Jeżeli robisz jakieś modyfikacje, to daj znać w komentarzu pod filmikiem. Jestem bardzo ciekawa, jak Ci wyszło, czy Ci smakowało, co zmieniłeś lub zmieniłaś w przepisie. Także podziel się swoim komentarzem. A jeżeli potrzebujesz takiego dokładnego przepisu na to risotto z grzybkami, to znajdziesz w e-booku Roślinny Lunch, który jest dostępny na stronie wegecentrum.pl. Także zapraszam Cię do następnego filmiku. Pa!